Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Graj w Fallout 4. Wydostaliśmy się w poprzednim odcinku z krypty 111 i czas, słuchajcie, ruszyć dalej. Cóż my tu mamy? Znaczniczek blisko, idź do domu, czy idziemy odwiedzić moją haciendę. Okej. Okay. Zobaczmy się na widok osobowy. Pistolet, pałka 3-4, tak się przerzucamy. Pójdziemy z pistoletem, w razie czego. Tutaj są nieszczęśnicy, którym się niestety nie udało dostać do krypty. Przykre to. Bardzo ładne wykonanie tych szkieletów. W ogóle taki jasno. Nie ma takiego zielonego filtra, jak często był w Falloutach nakładany. Wszystko. Szlam sola, coś takiego, szlam sola? Okej, dobra, zobaczymy, co jeszcze tu spotkam. Using. Do domku mam co prawda blisko, więc może się uda bez jakichś ekscesów. Czy to sanktuarium? Strasznie tu zniszczone jest to miasteczko. Pogrzebmy trochę moim byłym sąsiadom po podwórku. Piłki to nie potrzebuję. Flamingi. Śrubokręta wezmę, może mi się przyda. Pewnie kiedyś później tak, do jakichś przedmiotów czy czegoś. Halo, sąsiady, przeżył ktoś? Nikt nie przeżył. Pach. Mam nadzieję, że były tylko dwa. Działanie promieniowania obniżyło twój maksymalny poziom zdrowia. Odwiedź lekarza albo użyj antyradu. Co tu antyrad? Może ten radrakan? Albo po prostu tu wszędzie jeszcze jest promieniowanie tak wysokie. Karko, że zadaje mi obrażenia, słuchajcie. W lodówce coś jest. Nuka cola, jajeczka. Sąsiad miał podobną chatkę do naszej. Ona woda, to się zawsze przyda. Nie mam bobby pinów, kurczę. No Bobby Pins. Dobra, idziemy szukać dalej. Nawet nie szukać, no powinienem do swojego domu pójść, nie? A chłop woli najpierw sąsiadom poszabrować. To też nie jest moja chata, ale też sobie zajdę. Ta kanapa w całkiem dobrym stanie, słuchajcie. Coś w lodówce? Tylko puszka. Telka po niuce, czy jak to nazwać? Po niuka coli, no nie wiem, czy to się da jakoś odmienić rozsądnie. Pusta oliwiarka. Kiedyś w przyszłości to mi się może przydać, tym bardziej, że tutaj z tego co kojarzę można iść do domu. To ja już jestem w swoim domu? To jest mój dom w życiu. To nie jest mój dom. Mój dom był inny. I dom jest dalej. Tu jest mój. To jest mój robot. Mrożona kawusia na taką pogodę. Nie wiem, wasze zdrówko. Cosworth. What happened to the world? Besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better half, by the by? They killed her.
saying, these terrible things. I believe you need a distraction. Jaki robot w ogóle, wiecie, no wiadomo, wiesz, maszyna nie ma uczuć jako takich, nie? Ale jak to jest tu ładnie pokazane. Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Oh, perhaps she's gone to the Parker residence to arrange a play date. Chłopie, przed chwilą ci mówiłem, że nie żyje, nie? Drogi robociku. It doesn't make sense. There's just no reason someone would take my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 lat? 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, no one to serve. Ale jakie ma bateryjki, co? 200 lat sobie lata. What do you know, Codsworth? I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Przez 200 lat tego nie podsłuchał. Co za robot? I should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Have you seen anything dangerous? Oh, just the usual, sir. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Shall I investigate? All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Czekaj, bo ja muszę sobie otworzyć holotaśmę. Mapa okolicy. A, takie bliższa jest, dobra. Dane. Powrót, szukaj. Warsztaty, statystyki, nie. Gdzie ona mi tą holotaśmę mogła dać, słuchajcie? Dobra, walić tą holotaśmę w takim razie na razie. W takim razie na razie. Idziemy z robocikiem. Ty robota, ja bym jeszcze haciendę swoją przeszukał. Co ty na to? On już tam poleciał. O, burbonik, cyk, na dzień dobry. Chlebak. Wszystko zbieramy.
On tam coś przepala, skubaniec. Paliwo do pana złotej rączki. Się może przydać. To bardziej niż cały złom, który do tej pory zebrałem. Wiem, że niepotrzebnie zapewne zbieram większość tego złomu. Grzechotka i samochodzik wezmę na pamiątkę po dziecku. I'm coming, buddy. Gra planszowa, dobra, a gdzie jest ten? Ragnak? Ten, który chce poprawić. O! Siła, percepcja, inteligencja, charyzma. Sprawmy sobie charyzmę, jeden, będzie nam się fajniej rozmawiało. Przynajmniej taką mam nadzieję. I jeszcze tu gdzieś jest komiks. Bingo. Otrzymujesz premię 5% obrażeń krytycznych zadawanych w walce wręcz. Dobrze. Chcemy zobaczyć, co tam ten mój robot kieruje. Zapalniczka. Pusto. Tu jest jakaś pracownia, patrzcie. Tu jest warsztacik. Całkiem spoko miejscówka. Garniturek. Dobra, muszę znaleźć swojego robot. Kolegę. Tam jest. Co tam? To jest Codsworth. Robot płacze. Bierzemy tą flagę. Nie panikuj, robokumplu. Znajdziemy kogoś. Lampa. Zaraz, tylko działa, działa. Problem. Szukaj sąsiedztwo, no to szukam, ale... Dawaj, panie robocik. Dobra, wyłączmy to radio, bo nie wiem, co YouTube powie, jak to usłyszy. Coś leży. Samoróbka, pistolet, okej, okej. Idziemy dalej, panie robot? O co chodzi? Dobra, chodź, robocik. Całe rozdupcone. Bawełniana nić. On za mną nie idzie, ten robot. To co to? Hey, Codsworth. O, zaskoczyło w końcu. The Mrs. and young Sean. They aren't here. Sean's out there, Codsworth. I need to find him. What about Concord, sir? Plenty of people there. And last I checked, they only pummeled me with sticks a few times before I had to run back home. There's still people alive in Concord? Yes, although they're a bit rough. You remember the way? Just across the southern footbridge, out of the neighborhood and past the Red Rocket Station? Okej. Okay. Zaprądziło, żeby ruszać dalej. Daleko to? Postój ciężarówek, Red Rocket, Krypta 11, Sanktuarium. Idziemy tam, dobra. Może jakoś przeżyjemy.
Woda jest pewnie napromieniowana. Ładny mostek. Tu nawet ładna furka się ostała. Patrz, granacik, dzień dobry. Granacik. Ja bym teraz tak, pistolet sobie dał pod jedynkę. Da się tak? Sortowanie. Tu. Jest jedyneczka. Pod dwójkę sobie dam tą pałeczkę. Granat ja bym sobie w ogóle dał pod piątkę. I dobra. To mi nie zapisało. Pałki pod dwójką. Nie wiem, co jest. No bo jest dużo rzeczy na dzień dobry mają. Kup siak, okej. Okay. Klucz do kół. Ten postój ciężarówek tutaj. Red Rock. O, jest psiak jakiś. Gdzie on jest? Psinka, 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 psinka. Słyszę, że tu jest psiek. Dogmit? Piesek. Hey boy, what are you doing out here all by yourself? Ej, śmurtko. You lose your owner, buddy. Hey. Let's stick together. Mam psiaczka już na dzień dobry. Hey. Rozmawiaj. Mogę mu dawać rzeczy? Dobra, chodź piesek. Szukajmy tą miejscówkę. To na razie nie. Jest tym paczek, jest jakiś klucz. Na razie zbieram psio, zobaczymy później. Kurz przeszukaj. To wszędzie. Bajeczki. Będę wymieniać na kapsle później. Bardzo fajny motyw jest z tym przeszukiwaniem, ale to chyba pudełko z kapslami. Kurczę, to było chyba w modyfikacjach do wcześniejszych tych dodawane. Biznesowe. Ciekawego. Ile? Dobra, chodź. Co się dzieje? Oh shit! No nie, nie chcę strzelać. Zostawcie mojego psiaka. Piesek przeżył? Chodź piesku. Co tu się od... ...tentegowało? Piesku! Ty, gdzie jest ten mój pies? Tu gdzieś jeszcze tłucze, czy co? I jakie tu jest piesek? Jakie kretoszczury dziwne. Hej. On się czai na tego kreta. Dobry piesek.
Ile ich tu jeszcze jest? Ale kurczę, porobili te krytoszczury. Dobra, idziemy piesku. Idziemy, chodź. My się musimy, psiaczku mój drogi, dostać. Tutaj. To coś żyje tam? Tak, to coś żyje. Woda pluskwa. O, dobra, nie poszło na strzał. To jest i piesek. Dobra, minka. Ja was przepraszam, jak tak będę małomówny, ale ja się strasznie wczuwam tego followcika. Dobry, jest tu kto? Chodź piesku, zobaczymy jeszcze na górze co jest. Dzielniczka to no niekoniecznie będzie potrzebna. Dziurek. Medeksy 2 to się przyda. Praksy są tutaj na propsie to raz, a dwa, że no dają nam tam jakieś fajne czasem pomocne rzeczy. Dobra, jesteśmy w tym Concordzie. No i levelowałem. Jest zamknięte. Chciałem tylko je znaleźć czy coś. Stanek autobusowy, ładnie. Tu zabite dechami, tu zabite dechami. Tam gdzieś się strzelają, słyszę. No dobra, wbiłem level, ale nie ma nic, żeby się... Tam są ludzie, chodź. Chodź piesku. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Chciałem cię zabić, tak. To wychodzi. O, mam trochę tych punkcików. Na strzała. Od tylca niespodziewanie. Hej, o. Bandyta. Bandyta. Dobra, czyli jest tam już kilkoro bandytów. Teraz sobie popatrzę, co to mi daje. Gdzie? E, panie bandyta. Jeszcze któryś? Tam jeszcze jakiś jest. Ale nie strzelaj mi do psa, no chłopie. Małe szanse, ale... O, pierwszy wszedł. Chyba posprzątaliśmy drani. Trzeba przeglądać ekwipunek. Na razie biorę wszystko jak leci. Tam będzie trzeba wejść. Kolejny poziom? Nice. Otwórz wykaz profitów. Steampacka na razie nie będę chyba używał. Będą się musieli, dobra, tu coś mamy. Level pierwszy chyba, tak? Drugi, trzeci. Oj, oj, o, tego tu jest. Dobra, cóż to jest? Żelazna pięść, wykorzystaj swoje wewnętrzne chi, nie. Kieszonkowiec, ułatwia mi okradanie innych. To też. Zbieracz kapsli, fans niech cię walce prowadzi. Teraz najbliższego celu zdania wyświetlanie z widoku VATS, rewolwerowiec, kiwać skarbów, niekoniecznie. Towar z odzysku. Mogę używać, czy nie mogę tego używać? Pełniarz wymagań. Wymagana zwinność, charyzma, inteligencja, siła 2. Dobra, tu wszystko
Może nie wszystko, ale dużo mogę użyć. Tutaj mógłbym sobie podbijać. Mam 3, percepcji mam 2, 4, 6. 2, 4, 6 charyzmy, inteligencji 2, 4, 6. Czynności może nie. Ale teraz tak. Dajmy sobie jeszcze percepcji. Mogłem dodać 2, 4, 6. Nie dodał mi, prawda? Czy dodał mi? Zatwierdzić wybór. Tak, tak, tak. Dobra. Dodajemy sobie do charyzmy. Ja lubię mieć takiego postrzegawczego, wygadanego typa. To jest mniej więcej tak jak ja jestem. Że mi to gdzieś tam powiedzmy pasuje. Fajnie, że mogłem to tutaj dać. Czy mam jeszcze jakieś punkty do rozdania? Wydaje mi się, że nie. Chociaż... Nie mam, dobra. To byłoby zbyt dużo i zbyt piękne. Okej, wejdźmy tu. Muzeum Wolności. Zobaczmy, co oni tam ode mnie chcą. Też co ja będę chciał od nich, nie? Bo też jest taka opcja. Kurde, tu jest... Właśnie chciałem powiedzieć, że tu jest szansa, że tu będą bandyci. No i są. Trafia go? Trafia. Dawaj, piesku. O nie. Eat. Ale to schizowe było. Dobra, tylko obiegłem to dookoła. Tam są schody. No cześć. Jedna świnka poszła spać, poszła spać, poszła spać. Gdzie jest druga? Mać. Się włączało latarkę. Ktoś do mnie coś skądś strzelał. Czekajcie, ja muszę sobie zobaczyć ustawienia. Sterowanie. A ja nie wiem, czy to nie trzeba P-Boya przytrzymać tabulator. Ulubiony szybki zapis F5. Sobie poczynię. Tak, trzeba było tabulator przytrzymać, wtedy się mi załącza latarka. Tam jest dziad jakiś. Tam bardziej. Nie trafię. O, coś tam weszło. Fajną masz maskę, koleżko. Dobra, zdech. Myślę, że ich jeszcze będzie kilkoro. Gdzie jest mój piesek? Tu jest pośpytko. Bandyci chyba są jeszcze na dole. I nie wskoczę tędy do góry. Tędy bym się musiał... Skoczy mi tak. Za Chin. To nie ta gra, żeby on tak wlazł. Zostaw mojego psa. Bum. Jest polaucik. Dobra, psinko. Dobry piesek. Stój. Trzeba cię jakoś uleczyć. Heads up. Jakbym ci chciał dać... Bieliznę. Nie no, chciałbym ci dać tego, steampaka. Żeby cię wyleczyć. Karton papierosów.
Wyjdź wszystko, zbadaj, wyjdź, sortowanie to też nie. Dobra, to jest alfabetycznie. Jest Steampack, ale teraz bym chciał ci dać jednego tylko. Na razie masz. Mam nadzieję, że to cię uleczy. Mam jakiś sprężynowiec. Dane tędy. Chodź piasku, idziemy na dół, zobacz. Don't have any bobby pins. Będziemy się włamywać. Wybrałem przez ciebie hasło, jest nieprawidłowa liter pasujących do hasła do bala. Wyświetlona na ekranie, okej. Okay. Godność 0, ja sobie wyjdę. Zrobię sobie tak i teraz możemy się bawić. Noted, godność 1. Entry. Godność 0. Nope. Lords. Godność 0. Wears. Ej, to nie będzie pasowało chyba, chociaż. Godność 1. Rounds. Wears. Godność 0. Próbujemy dalej. Nie zwracajcie uwagi na to, że mój pies tam ujada na dole. Candy. Godność 0. Fifth. Godność 1. That's it. Feral. Ok. Otwieramy. Co ona mi tu da? Zaraz zobaczymy. Słyszę jeszcze bandytów. Wiesz, oni są u góry teraz? Na to by wychodziło, nie? No bo ja... A, tu coś jest. Dobra. Bardzo dużo różnych rzeczy znajduję. Nie mam, kurczę, bobby pinsów żadnych. Nawet nie widzę nigdzie, żeby były. Nic nie ma. Ja wiem, że tędy szedłem tu na początku, jak wpadłem, nie? Jak ci krzyżki tu tędy leciałem, przestraszony. Okej, ale to jest... ta furtka, co nie mogłem nią wejść. Okej. Okay. Słyszałem bandytów, a już ich tu nie ma nigdzie. No mniejsza o to. Cóż ja mam teraz uczynić? Radio dane. Odnajdź uwięzionych osadników. Wejdź do muzeum. Że oni niekoniecznie będą, słuchajcie, tutaj, nie? W tym muzeum. W muzeum coś wyłączyłem, jakiś rdzeń. Myślę, że dalsza część będzie już poza muzeum. Zobaczymy. Nie mów mi, że oni są tam. Odnajdź więź. Kurde, według Pip-Boya wychodzi, że oni są, słuchajcie, w tym muzeum. Okej. Okay.
Skoro według Pip-Boya tak wychodzi, to trzeba jeszcze raz rozejrzeć spokojnie. Tu w dole to nic nie ma. Już grzebałem. To pewnie będę się kręcił jak głupek, a to się okaże, że to jest bardzo łatwe. Że bardzo łatwo ich znaleźć. Loci. Teraz mogę sobie też woli spokojnie poprzeszukiwać wszystko. Chodź piesku, szukamy uwięzionych osadników. Wziął garnek, a może się przyda, a co? Tu nie. Nie da. Aż tam jeszcze spacz. Mamy cię. Dzień dobry. Pach. Piękne jest to ujęcie. Na moją fancjatę przed chwilę przed tym jak rozdupcam mu bańkę. Czy on jest tam sam? Zostaw mojego ciaka. Pach. Ja ci dam. Zostaw ochłapa w spokoju. Dobra, na razie to pozbieram, później to może jakoś posprzedaję. Się okaże. Mentaty i wygrzew. Ej, czy to są jakieś fajne nowe pudełka na Draxy? Moja nuta. Glory, glory. I teraz tędy się dostaniemy do góry. Tu? Tu tylko byśmy spadli, dobra. Gdzie ty jesteś? Czaszka bez żuchwy tam była. Pach. Tam jest drugi, już widzę go dziada. Nie strzelaj do mojego psa. Parówko ty. Pach. Nie ma cię. Ja ci dam do psa strzelać. Dobra, troszkę steampaczków. Zbieramy, to się wszystko pewnie później przyda. Okej. Okay. Jak się nie przyda, to wtedy będziemy się pozbywać. Tam są kolejni. To już nie jest bandyta. Piesek. Tak pognał, jeszcze tu nie skończyłem ogarniać tematu. Strasznie narwanego psiaka mam. Okej. Okay. Idziemy szybciutko tutaj pogadać. To i jak. Dzień dobry. Siemano. Ja cię mordo kojarzę z trójki. Nie mogę cię kojarzyć z trójki. Chociaż. Chciałbym policzyć latami, jak to się przeplata. Minutemen? Nope. So now I'm traveling backward in time. Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things fell apart.
Now it looks like I'm the last Minuteman left standing. Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's old Mama Murphy on the couch. And this here is Sturgis. Hey. Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and maybe live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Will it be enough to stop those maniacs? Sturgis, tell him. There's a crashed vertibird up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Jak czytałeś napisy. Nice. Looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Coś o power armorze, ale nie skupiłem się. Pancerz wspomagany. What makes that power armor so special? A Westech internalized servo system, that's what. Inside that baby. Bugowała się rozmówka tutaj. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. To się zawiesiło się na tym Struggles, powiedz mu. Dobra, słuchajcie. Na dziś to będzie tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. A on jeszcze chce ze mną gadać, no co za chłop. Działko obrotowe, może się udać. Wiemy, czym jest działko obrotowe, ale dobra. O, teraz się odblokowało. Już nie. Kochana, Bethesda. But we're a bit stuck. Pomogę. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. Nie tłumacz mi w ogóle tego typa tutaj, nie? Surge? Look. Elvis, nazwijmy go albo Wolverine, bardziej jak Wolverine wygląda niż jak Elvis. Powiem wam co mam powiem. Fajnie, że tak szybko znajdujemy psiaka, czy jakiegoś kompana towarzysza. Prędko, coś już mam? A mam, to jest ten co znalazłem na dole. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Good luck. Ale to już słuchajcie, będzie w następnym odcinku, także ja wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia następnym razem. Hej!